Romantyczny związek nie jest długą, spokojną rzeką. To bardziej jak elektrokardiogram ze wzlotami, upadkami, aż do momentu, gdy ta skacząca linia się zatrzymuje. Konflikty, utrata pożądania, zdrada fizyczna i emocjonalna, przemoc psychiczna, czasem finansowa, manipulacja, samotność w związku i wiele innych czynników przeszkadzają w dobrze naoliwionym mechanizmie romantycznego związku. Czasem nie jest na tyle źle, żeby odejść i nie jest na tyle dobrze, żeby zostać. Skąd masz wiedzieć, czy podnieść żółtą czy czerwoną kartkę? Coraz częściej pojawiają się na moich sesjach kobiety, które są sfrustrowane swoim związkiem i szukają pomocy w podjęciu decyzji, co dalej z tym zrobić. Mają wiele dylematów, a przede wszystkim lęk, jak sobie poradzą po rozstaniu. Czy ta awaria jest tymczasowa, czy to już ostateczny koniec? Skąd wiesz, czy się spakować, czy zostać, żeby naprawić i odbudować związek? Gdzie przebiega granica między byciem dalej razem a separacją, między dalszym związkiem a rozstaniem? Ocena jakości Twojego romantycznego związku wcale nie jest łatwa. Wymaga to umiejętności obiektywnego spojrzenia, co jest tym trudniejsze, gdy jesteś zaangażowana emocjonalnie. Wymaga też umiejętności zidentyfikowania za i przeciw, czyli plusów i minusów. Pomijam ewidentne sytuacje brutalności partnera, zagrożenia życia, notorycznych zdrad i przemocy fizycznej. W takiej sytuacji większość kobiet wie, co zrobić. Pytania w coachingu są bardzo ważnym i pomocnym narzędziem. Pomagają stać się bardziej świadomym swoich myśli, uczuć, przekonań i działań. Poprzez skupienie się na pytaniach zaczynasz dostrzegać, co naprawdę czujesz i myślisz na dany temat, co prowadzi do większej samoświadomości. Dlatego przygotowałem dla Ciebie serię pytań, które pozwolą Ci jaśniej zobaczyć Twoją sytuację w intymnym związku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji odpowiedz sobie na te pytania. Następnie daj sobie czas na refleksję i analizę i być może ostatnią szansę na dialog z partnerem. Główne pytanie. Czy lubisz spędzać z nim czas? Jednym z kluczowych elementów w związku jest przyjemność bycia razem. Dzielenie czasem, emocjami, wrażeniami, pomysłami. Wszystko to jest istotne dla utrzymania intymności pary. Jeśli ta przyjemność zanika lub słabnie, może to wpływać na Waszą relację. Pytania pomocnicze. Co wcześniej lubiliście robić razem i dlaczego teraz już tego nie robicie? Czy podejmowaliście próby przywrócenia tej dynamiki? Jakie przeszkody napotkaliście na drodze? Główne pytanie. Czy masz zaufanie do swojego partnera? Zaufanie jest fundamentem intymności w związku. Chociaż czasem może być zachwiane przez rozczarowania i zranienia, ważne jest, aby wiedzieć, czy możesz nadal ufać swojemu partnerowi. Pytania pomocnicze. Czy czujesz się rozumiana i wspierana w trudnych chwilach? Czy potrafisz wybaczyć? Czy Wasza relacja jest pełna życzliwości? Czy otwarcie dzielisz się swoimi potrzebami, obawami i wątpliwościami? Główne pytanie. Czy podzielacie te same wartości? Wartości moralne, kulturowe, religijne i polityczne mają duże znaczenie w relacji. Jeśli Wasze podstawowe wartości są zdecydowanie różne, mogą się często pojawiać nieporozumienia i konflikty. Nie chodzi o to, żeby zgadzać się we wszystkim co do joty, ale o poczucie wspólnej wizji świata. Pytania pomocnicze. Jakie są Twoje główne wartości i przekonania na temat siebie i świata? Czy różnice w tym obszarze wpływają na Waszą relację? Główne pytanie. Czy potrafisz konstruktywnie rozwiązywać konflikty? Konflikty są nieuniknione w związku, ale ważne jest, jak sobie z nimi radzicie. Jedne konflikty pozwalają rozwiązywać napięcia, rozwiewać nieporozumienia i wyrażać potrzeby. Inne konflikty charakteryzują się powtarzającymi się oskarżeniami, chęcią zranienia drugiej osoby i brakiem postępu. Pytania pomocnicze. Zastanów się, czy umiesz konstruktywnie krytykować i wyrażać swoje potrzeby bez atakowania i poniżania partnera? Czy jesteś gotowa przepraszać, kiedy przekroczysz granicę?
Czy umiesz wyrażać swoje potrzeby i ustalać swoje granice w spokojny sposób? Czy wspólnie szukacie sposobów na poprawę waszej relacji? Główne pytanie. Czy w tej relacji możesz być w pełni sobą? Wolność bycia sobą bez strachu przed oceną i odrzuceniem jest kluczowa dla zdrowej relacji. Pytanie pomocnicze. Czy czujesz się swobodna i spontaniczna w obecności swojego partnera? Czy masz poczucie, że jesteś akceptowana bezwarunkowo? Czy unikasz konfliktów z obawy przed krytyką lub irytacją ze strony partnera? Czy masz możliwość spotykania się z przyjaciółmi i realizowania swoich zainteresowań bez napięć i kłótni? Główne pytanie. Czy twój związek jest odporny na trudności? Siła i trwałość związku mierzy się także tym, jak radzicie sobie z trudnościami i przeciwnościami losu. Pytania pomocnicze. Czy podtrzymujecie komunikację w trudnych sytuacjach? Czy czujesz, że oboje ponosicie równy udział w rozwiązywaniu problemów? Czy potrafisz wysłuchać i zaakceptować problemy swojego partnera? Ważne jest, abyście wspólnie stawili czoła wyzwaniom i nie czuli się w tym osamotnieni. Główne pytanie. Czy twoje oczekiwania co do związku są realistyczne? Wyobrażenia o funkcjonowaniu i w pewnym sensie wymagania, jak ma funkcjonować związek, są czymś naturalnym i jednocześnie ważne jest, aby były one realistyczne. Żaden związek nie jest idealny i nie może zaspokoić wszystkich twoich potrzeb. Musisz być w stanie samodzielnie pracować nad zaspokojeniem podstawowych swoich potrzeb, takich jak miłość własna, samoakceptacja, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i asertywności. Realistyczne oczekiwania dotyczą także intymności, szacunku, komunikacji i wsparcia wzajemnego. Pytanie pomocnicze. Czy twoje oczekiwania są realistyczne i czy potrafisz je wyrazić w sposób konstruktywny? Główne pytanie. Czy oboje jesteście zaangażowani w związek? Trwałe i szczęśliwe związki wymagają zaangażowania obu stron. Każdy partner powinien wkładać wysiłek w utrzymanie relacji. Każdy z was ma po 50% udziału w tym związku. Pytania pomocnicze. Czy oboje robicie wszystko, co w waszej mocy, aby związek funkcjonował dobrze? Czy czujesz, że tylko ty jesteś zaangażowana w pielęgnowanie tej relacji? Czy odczuwasz stopniowe zmniejszenie się zaangażowania po obu stronach? Czy często wyobrażasz sobie życie bez swojego partnera? Pamiętaj, to tylko wskazówki, które mogą pomóc ci podjąć decyzję. Ważne jest, aby słuchać swoich uczuć i intuicji oraz rozważyć wszystkie aspekty swojej aktualnej sytuacji. Jeśli po analizie powyższych pytań i refleksji nad swoim związkiem masz nadal trudności w podjęciu decyzji, to zapraszam cię do mnie na konsultację. Pisz na kontakt@lovecoaching.pl. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, to polub i udostępnij to nagranie i zaobserwuj mój kanał, bo pojawią się kolejne wartościowe nagrania. Z góry dziękuję. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.